jest moja wnuka. Nie o Boże, zdążysz się jeszcze pomodlić. Nie. Zaczynamy. Baczność. 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 Będę grupę pierwszą, stan grupy 12, obecnych 12. Będę grupę drugą, stan grupy 8, obecnych 5. Jedna na sprawie. Aha. Zdaję toaletę szkolną. Halo? Witaj, skarbienic nowego. No. W piątek albo w sobotę będę. Dlaczego w piątek? Za długo, jeden dzień? No dobrze. W piątek albo w sobotę. W tamtym roku mnie szybko minął cały rok, ale teraz już mi się nie chce, bo wiem, że wychodzę i już mi się tak chce. Powiedziałam Michałowi, że może będę we wtorek, ale powiedziałam później, że będę raczej w piątek, żeby wiesz, jakby co to niespodzianka sobie, nie? Ja we wtorek przyjadę na chwilę w Mąciu. Taka faza. A moja stara dopiero Melca jedzie 20 jednak. I opas nie będzie mógł być na mojej 18. Chyba, że spierdoli. Żebyś się za długo nie szalała, tak? Żebyś się w miarę szybko ogarnęła. Możesz, żebyś o nas pamiętała, odwiedzała nas współczasem. Dzięki. Tylko się rozpłakać, wiem. Jest, usłyszę.
zrobiłeś? Rozjebałem. Siemas. Siemas. Ej, buzia byś mi dała. Powiedziała cześć, kurwa, braciszku. Ej, lautem, kurwa. Kurwa, lama się pojara. Ale go dawno nie widziałam. Chuja jebanego. Ja cię dawno nie widziałem, kurwa. Na Anka nie raczysz odpisać na list, kurwa. Kurwa, odpisałam ci. Nie mów mi, kurwa, ci skończysz, rozumiesz? No dawaj. Wiesz. Co jest gra? Pali się. Nie, to co? Chyba z nią nie ubiegł. Ej, pali się. Ej, bo nie wiem, czy się pali, czy nie. Kurwa. Teraz poczułem się pełno. No. Polej! Nasel. Czekaj. Kurwa, to kurwa. No. Kurwa. Jestem pierdolnięty, nie? Nie chciało się. Na dworcu przypał zrobił, już by nas garnęli. Bo idzie, kupił szlugi za nami. Kupiłem szlugi i dałem mu, nie? I za nami Sokiś się ten wyjebał papierek. A Sokiś, chodźcie tu, chodźcie. Nazwisko. Co zrobiłeś? No wyrzuciłem papierek. On nazwisko, podaliśmy nazwisko, a ten dzwonił do środka, czy nie uciekliśmy, ale nie odebrali, ty. Bo tak to już by było niestety, ty. Już na dworcu, już go chciałem bić. Podaliście prawdziwe nazwiska? Nie. O nie. A ja tak. Jaki dom. Bo ja myślałem, że przez radio będzie sprawdzał, a jakby przez radio to by nas puścił, bo nie byliśmy poszukiwani, nie? Jeszcze. Ale Warmia też najebany był, bo poszłam dzisiaj do niego, mówię, wybijasz na dwór, daj odpocząć. Ale czy chodzi na 18? Nie wiem. No bo kurwa, jak on nie przyjdzie, to nie ma 18. Co wypierdolisz? Wypierdalaj są. Ważne, że ja jestem. Warmia musi być. Kurwa, śmieciu jeden, ty, ja spierdalam. Ona powiedziała, że jak dzisiaj nie zrobi, to ona w następnym dniu będzie robił, rozumiesz? Co? Kurwa? No a kiedy mam zrobić? Kurwa, jak najszybciej, bo cię jedne zaraty. Dzisiaj masz ją zrobić. Na chuj spierdalam. No dzisiaj bym zrobiła, gdyby hajt. To zadzwoń do starszej i powiedz, żeby wypłaciła tam pieniądze i niech ci już się przywiezie. Bo tak to nie da rady inaczej. A myślisz, że moja stara jest taka inteligentna? Stara nie odbiera. Ale ty musisz na Litwę. Mamo, tu Gosia. O której jutro będziesz? Ja jutro dopiero wyjeżdżam, o 9. Ale ty musisz przyjechać tak, żebyśmy my zdążyły pójść jeszcze do banku. Ale kiedy ja będę? Ja będę o 21 w Warszawie. No to musisz wyjechać wcześniej. No to co ty? Ja muszę zapłacić rachunki, chyba zwariowałaś. Co? Jak ja dzwonię, a nie ty, więc jak ci zablokują telefon? Co ty w ogóle gadasz? Boże, nie wytrzymam za chwilę. Nie interesuje mnie, to masz jutro być, tak, żebym ja miała pieniądze, bo ja muszę zapłacić kaucję za książki, muszę za mieszkanie zapłacić. Na razie. Coś słyszałem, Darek, coś słyszałem. Czy Darek się pojawił? No jutro o 9 rano dopiero wyjeżdża, o 21 będzie w Warszawie. Wkurwia mnie, zawsze z mordy dupę robi. Zawsze, kurwa. Chora godzina, kurwa. Tylko teraz do szkoły dochodzę, więc light super, nie? No. No. Już z Michałem się spotkałam. Co? Zginął albo do Wasyla.
Dawaj, chodź, nie zmywaj. Czemu kurwa wszystko jest w mojej głowie? No, akurat. O kurwa, bo pozamiatałaś dupa, pękła ci. Panie, kurwa, nie pozamiatałam tylko. Pozamiatane to będziecie mieli wszyscy o 23, jak mama wpadnie. Nie sraj, dobra? Co, boisz się już? Już się boisz? Nie. No, już się boisz, no, powinno się. Tak, zobaczymy. No. Zobaczymy. Pytaj, dzień dobry. Mamo, za ile będziesz? To nie zapomnij o pieniążkach dla mnie. No w domu, w Skierniewicach. No nie, 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 nie. No tylko żebyś... Dobra, pogadamy, ale żebyś przywiozła mi, nie? Hajs. Ale żebym rozpalił. Działa. Masz to, kurwa, specyfik. Stara, nie będzie miała no hajsu. Słyszysz? Pogadamy z tym wszystko. Bo tam się ona mówi coś tam. Rozmawiamy jak wrócę, czyli wiesz, nie będzie miała. Będzie 18, będziesz na niej. No, jak nie dzisiaj, to będzie za tydzień. Nie, kurwa, co cię nie mogą złapać, jeszcze stara tu będzie, co ty sobie myślisz? No wiem o tym, ale co ja ci polecę? Nie mam za co i nie mam gdzie, no to co ci zrobię? Znajdziesz mnie, jest na pewno. A pieniądze? A pieniądze? No może będzie miała. Zjebany Rejma. Chcę mi się nawet z nią rozmawiać. Ale się dlaczego samo do siebie mówisz? Bo no, kurwa mi lepiej wtedy, wiesz? No, to nie. No. Możesz nie krzyczeć na mnie? Nie, to na to wiesz. Ty, a gdzie ona jest w ogóle? Moja stara? No. Ja ci powiedziała, że jedzie autobusem. A to nie zapytasz się, w którym miejscu? Nie, nie interesuje mnie to. A powinien. No, nie będzie. Ciśnienie mi podniosła rozmowa z nią, jak zawsze. Hej. A co ty wyprawiasz? No nic, siedzę i czekam na ciebie. A co słychać, Felicja? Fajnie, fajnie. Jak były całość? Dobrze. Wyjebam mną w tego impreza. Ale mnie nary nie wyjebam. No wyjebam, bo nie przez 15 lat. Szklanki też mam. A jakiś manek masz dla mnie teraz? Tak. Muszę wrócić. Tylko tyle, żeby ci starczyło na drogę. No to na jedzenie jeszcze. Tyle, albo ja nie pomyślałam, że ty będziesz w domu w tym tygodniu. No tak. Poniedziałek muszę coś jeść. No to, to będziesz miał. Fajnie. No zostaw mi, daj mi 3 dychy. No i tak jestem w stanie taką kwotę ci tutaj. To mi najwyżej wydasz po 3 dychy mniej z konta. Bo taką kwotę to... Ja wracam sam. Kiedy? Od razu po tej chwili 18. Na następny dzień. No. Tak jak ja ci od razu powiedziałem przez telefon, że ja ucieknę na 18, jak nie będę miał przepustki. Kiedy mi dasz pieniądze? Bo ja dopóki nie dostanę pieniędzy, stąd nie wyjdę. Musi, ale ja przyjmam, no to daj pieniędzy do... nigdy nie włożę przy sobie, bo jest niebezpiecznie. Ale dopóki nie dostanę pieniędzy, będę tu siedzieć, bo nawet nie mam na bilet, więc będę tu siedzieć, dopóki mi nie dasz pieniędzy. A na podróż dla ciebie to oczywiście, że zorganizuję, ale ja jestem zaskoczona, że ty teraz przyjechałaś i chcesz pieniędzy, bo no, ja no chyba było to mówione już przed twoim wyjazdem, więc nie zaskoczonej. To są moje pieniądze, jak ci się coś nie podoba, do kuratorki pójdę i wszystko powiem. No kuratorka powiedziała, że nie możesz trzymać tych moich pieniędzy po 18. Ale nie musisz, na to możesz mi do ręki dać. Tak ustaliłam. Jakoś do tej pory wypłacałaś
dawałaś i mi dawałaś, a teraz nie możesz? Teraz musisz koniecznie mnie na konto wysłać? Tak, bo będę ci się czuła lepiej, bo będziesz miała konto. Ale to są moje pieniądze, czy ty tego nie rozumiesz? I będę miała potwierdzenie, że wpłynęło na twoje konto. No i dobrze, ja mogę ci podpisać jakieś gówno, jakieś papierki, no i kurwa. Ale nie wiesz, ja to mam w banku i wtedy mam to w banku, a nie u ciebie. Nie, ja kurwa pójdę do sądu i założę ci sprawę. Cieszy mnie chyba, lepiej. I chuj mnie to obchodzi, dopóki nie dostanę pieniędzy, stąd kurwa nie wyjeżdżam. I żadną siłą nie zrobię. Bankiem jest dużo lepiej się żyje, jak rozumiesz, z Gosią, bo Gosia ma humor. To są moje pieniądze, humory! Jak możesz powiedzieć, że ja mam humory, skoro otrzymasz moje 1500 zł i nie chcesz mi dać, a ja kurwa nie masz czego żyć i ty mi śmiesz mówić, że ja mam humory? Przerwa. No chyba nie! Ja wyjdę sobie na chwilkę, na podgroskę.